To zaczynamy, Jacek. To ja będę zadawać Ci pytania tak, jakbym nie miał zielonego pojęcia, co to jest i jak to wygląda. Czyli tak, mamy kolektor zrobiony własnoręcznie. Koszt jego wyniósł, jak mówisz, około 200 zł. No. I teraz tak. Maksimum. Powierzchnia tego jest cała? 1,8 metra kwadratowego. Kwadratowego. I tak, wysokość jest tego? 1,25 na 1,45 m. 1,45 m. Grubość tego jest? 10 cm. 10 cm. I tak, tu są, kupiłeś dwa zużyte kaloryfery, stałe, panelowe. I koledze powiedziałeś, żeby on ci tutaj zespawał, nie? Razem. No, w tym miejscu są zespawane. No, spaw tam jakiś tam wyszedł, no, taki sobie. Szyba jest z okna, ze starych okien, nie? Dwie złączone. No, dokładnie. I teraz tak, z tyłu masz zrobioną własnoręcznie ramkę. Jako element nośny, konstrukcyjny. Element nośny, tak. Żeby do czegoś poskręcać. I ta część aluminiowa to jest czego? To nie jest aluminium, to jest profil ocynkowany do karton gipsów. I grubość jest tego? A nie, 8. Ósemka, tak? Czy ósemka, czy siódemka? To jest idealna 8. 8 będzie chyba. Może zmierzyć dokładnie. 7. No, 7 albo... No. 7,5 no. 7. I teraz tak. W środku znajduje się pomiar temperatury. Są czujnik do pomiaru temperatury. I ten czujnik kupiłeś gdzie? To w sklepie elektronicznym. Elektronicznym. To jest cały ten odczynnik. I to jest jakaś szczególna nazwa musi być tego czujnika? Nie, nie. Sam czujnik to jest mało ważne, tylko trzeba układ elektroniczny do jego odczytu, nie? Aha, który tutaj mamy, nie? Tak, tak. I tutaj drugi jest, to jest ta część. No chyba akurat tak zrobiłem, że będą dwa, bo jeden to tylko będzie odczytywał temperaturę, która będzie mi wskazywał dla mojej informacji, a drugi będzie sterował tym. Aha. Czyli ten pierwszy to tylko powiedzmy do rozruchu będzie potrzebny, a tak to on będzie wyłączony. Aha. No i tak, teraz zalaliśmy go wodą, co akurat nie było pokazane na filmie. Do bez niego obiegu weszło, jest w tej chwili po prostu. Tak, bez obiegu i litrów. Mamy 10 równe litrów. 10 litrów wody. No i zaraz przejdziemy, zobaczymy ile teraz nam wskazuje. Na 56,5 stopnia. 56,5 stopnia mamy. Po jakieś, nie wiem, 20 minutach pracy. Może nie całe. I teraz jakie jeszcze tu elementy byłyby nam potrzebne do wybudowania tego. Tu jest zwykły silikon, tak? Czy jaki to jest? Silikon. Zwykłym silikonem to zrobiłeś, nie? Zwykły silikon, nanity po... Ty, a tutaj połączenie tego kaloryfera z tą aluminiową? To znaczy to jest... To nie jest aluminiowa, to jest tego, z PCV jakaś, to tak? To jest PCV, to jest Alupex. No, masz rację, aluminiowo-plastikowa. I ona jest połączona bezpośrednio do... To znaczy grzejnik ma tam wyjścia gwintowane, no i tam są te złączki, które mówiłem, że są najdroższe do Alupexa. Po prostu wkręcać tą złączkę i... Typowa i tutaj były te koszty z tych dwóch złączek, nie? To znaczy tu jest więcej. Bo trzech. Tu są co najmniej trzy. Jest trójnik, dwa kolanka. Bo to jest... Odpowietrznik, tak? Odpowietrznik, być może naczynie wyrównawcze będzie tu na wierzchu. No tak. Bo to będzie raczej układ o czwarty. No i tak, ramę trzeba sobie samemu zrobić. No bo to jest zbyt mało stabilne. Z tyłu jest zrobione na jednej blaszce, nie? To znaczy? No jedna blacha jest, nie? Tak, tak, jeden kawałek jedna blacha ocynkowany. I ty mi coś wspominałeś, że tutaj ją zaizolowałeś czym? Watą mineralną. Watą mineralną, nie? Plus jeszcze dam zwykłą folię do kanapek. Jako odbijającą ciepło. No tak. Tak mają podobno fabryczne. No i jaką byśmy tu jeszcze potrzebowali informację do wykonania tego? No to tak zawsze podczas pracy się nasuwają pytania, a tak to trudno. No. I koszt całości 200 zł. No, dokładnie. Najdroższymi elementami, przypomnij nam? No co tam, za grzejnik na złomie 30 zł, za te złączki podobnie,
profile do karton gipsu też około 25 zł. No podobne kwoty i wszystko się uskładało. I ten aluminiowy, jak się to nazywa? To ten profil, to profil. O tym mówię, około 25 zł, bo to dwie sztuki 4-metrowe wyszły. No i dobry kolega, który zespawał, nie? No i chcieć to móc. Gotowy kolektor. No to dziękujemy. No i teraz mamy. Ile czasu minęło od podłączenia? Godzinę, nie wiem, 20. Godzinę 20. No i mamy temperaturę na czujniku 99,9 i 4. No zaraz musimy kończyć, bo też mi się baterie wie. No i znaczy, że działa. Jest sprawny. Aha, i przypomnij, czym on jest pokryty? Tlenkiem miedzi. Tlenkiem miedzi. I pomalowany zwykłą farbą. Znaczy z lakierem wymieszany. Wymieszany z farbą. Bezbarwny. Lakierem bezbarwnym. No dobra, to kończymy ujęcie.